rolnicy liczyli, że pan premier Donald Tusk, który wszemi wobec twierdził, jakie ma wielkie możliwości decyzyjne, ilu tam jego przyjaciół, pani Urszula, koleżanka, politycy Europejskiej Partii Ludowej, przywódcy Unii Europejskiej, liczyliśmy na to, że on wykorzysta te swoje możliwości, o których mówi, do tego, żeby bronić interesów Polski w tych decyzjach, które podejmuje Komisja Europejska. No, niestety jak na razie nic nie ma, minister rolnictwa właściwie jest osamotniony. On mówi o tym mniej więcej to samo, co ja w tej chwili, o tych zagrożeniach, ale jednocześnie jest za słaby, jeżeli nie będzie wsparcia całego rządu, a przede wszystkim premiera Donalda Tuska i jego formacji Platformy Obywatelskiej, to nie spodziewam się, że minister rolnictwa jest w stanie wywalczyć korzystne rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Jeżeli Unia nie słucha, to powinniśmy wprowadzić polskie narodowe ograniczenia, naszą politykę narodową. To, co PiS również po okresie błędów i zgody na wpuszczenie tego zboża w ogromnych ilościach. Ja protestowałem przeciwko temu, mówili rolnicy, było to bagatelizowane przez kolejnych ministrów rolnictwa, ale w końcu jednak wprowadziliśmy zakazy, które obowiązują praktycznie do tej pory, również wypłacając rolnikom różnego rodzaju rekompensaty. Natomiast jeszcze sytuacja nie została odbudowana po tym wielkim imporcie, który nas dotknął. W dalszym ciągu w magazynach jeszcze to zboże ukraińskie zalega, a przede wszystkim mamy również swoje zboże z ubiegłorocznych zbiorów, więc sytuacja nie jest rozwiązana. Jeżeli teraz miałyby napłynąć następne ilości zboża, rzepaku, cukru, mięsa drobiowego, owoców miękkich, jaj i tak dalej, no to jest koniec polskiego rolnictwa. Trzeba być tego absolutnie świadomymi. Rolnicy są świadomi. Chciałbym, żeby inne grupy społeczne były również świadome, że rolnicy walczą nie o swój tylko interes, nie o swoje partykularne jakieś korzyści. Walczą w interesie całego społeczeństwa polskiego i europejskiego, walczą o naszą rację stanu.